Spytałem Bank Gospodarstwa Krajowego o koszt instalacji jednej ławeczki w kształcie konturu Polski. To właśnie ten bank stoi za instalacją tych ławeczek. Otrzymałem oficjalną odpowiedź od rzecznika prasowego banku. Jedna ławeczka to koszt 100 tysięcy złotych netto. I z pewnością większość Polaków teraz odetchnęła, bo przecież za ławeczki zapłacił jakiś bank. Problem polega na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny tego typu podmiot w Polsce i należy w całości do Skarbu Państwa. Zatem to my, Polacy, zapłaciliśmy po 100 tysięcy złotych netto za każdą ławeczkę.